Hej, z tej strony Dyku i kontynuujemy przygody z naszym Lincolnem. Tak sobie myślę, jak mamy się przebrać. Cassandra jest dość w miarę elegancko ubrana, więc myślę, że może tak samo się ubierzemy. A to przy okazji, jak będziemy gdzieś w pobliżu domu. Poczekaj na Donovana. I się wciskało E, żeby wsiąść. Okej. W sumie tu mieliśmy szafę. A, dobra. No, to tam sobie potem zajrzymy do szafy. Chcieli w nas strzelać? Chyba tak. A, czekać na Donovana przy cmentarzu. Surprised to see you out here. Decided to get some fresh air. That heroin the Dixie Mafia's been selling? It's run out of there by a man named Charlie Kincaid. Meaning all the other dealers around here kick up to him. Charlie stays away if he can help it, so you're gonna have to put the squeeze on him. I flagged a couple of his guys. You get them to talk, they'll tell you how to get to him. Now, from what I hear, Charlie's only in this for the money. He's not a true believer like those other Dixie Mafia assholes. So maybe if I talk sweet to him, he'll decide to bail on Doucette and come work for me. Assuming I can draw him out. I got something I can help you with that. That's what I wanted to show you. New Bordeaux's on a standard communication grid. So getting a system of wiretaps up and running should be fairly easy. Just install this little beauty on a junction box, and I'll be able to construct an intelligence map of the nearby area. How many more of these you got? Just those. The parts are on an agency watch list. But if you manage to dig up more of them, we could wiretap the entire city. All right. God damn it! People think living under these commie motherfuckers is so great they should move their asses over to Moscow. You find more of these, you bring them to me. You are way too sensitive about that shit, man. Oh, fuck those motherfuckers. Fucking traitors. I'll see you when it's time to move against Charlie. On the set. Odsłuchy, łamą się do skrzynek połączeniowych, które można znaleźć w całym mieście, aby podsłuchiwać biznesy. Podsłuchiwanie biznesów pomaga Donovanowi oznaczać cele okazyjne i przedmioty do zebrania, a tobie nieznanych przeciwników w trybie wywiadowczym oraz umożliwia rekrutowanie bossów organizacji przestępczych. Okej. Okej, posłuchiwanie, werbowanie, okej. Okej. Aby założyć posłów w skrzynce połączeniowej, potrzebuje bezpieczników. Okej, czyli będziemy też bezpieczniki musieli poszukiwać. Tu mamy bar nasz. Tu są jakieś okładki. Gdzie jest nasza fura? Tutaj mamy furę. Dobra, to jedziemy przesłuchać dealerów Charlie'ego. Hey there, New Bordeaux.
your Uncle Lou. What are you doing this weekend? Bring the family down to the French Wharf for good eating good time. Thing is, Buddy from? Knows a bartender works at a club over in the French Ward. We run the hollow now. Word from on high is we stick to the hollow with this shit. Sick, sick. He just shot him. Look out! Someone do something! Mon cher, he get away from here! Crazy nigga shooting at people! Look out! He shoots somebody, we're gonna have the pigs up our asses! Biegnij, biegnij! Lincoln, dasz radę! You don't shit the bed, boy! Jak go przesłuchać? Hands on the dashboard, motherfucker. Boy, what the hell are you doing? What's Four Finger got going on at the church? Okej, mamy jechać jak strzelaniec, dobra. No one needs to die over this! Shit! Nie, woda! Dobra, dobra. Co my tu jeszcze możemy wymyślić, żeby go szybciej przesłuchiwać? Pull over so I can kick your ass. Tell me what I need to know. You don't know who you're messing with. Everything you know, let's hear it. Pull over so I can kick your ass. Tell me what I need to know. Prąd. Jak najbardziej. That was just fucking lucky. I talked to you and I'm a race trader. Tell me what you fucking know. Dobra, jedźmy stąd. O, tu jakieś dziwne miejsce wybrałem. Ojej, i znowu mamy no zero. Przekroczenie prędkości, a jazda pod prąd? Chyba nie. Here's a fucking car. You don't intimidate me. Don't be shy, talk to me. This baby was Terry, you stupid son of a bitch. I ain't dying for you, asshole. Tell me what you fucking know. Dawaj, dawaj, wygaduj, co tam wiesz. Tutaj chyba nabijemy już sobie. You're gonna kill us both! Talk, goddammit! That was too goddamn close! So, kinds of dope over at the church. If you destroy it, the boss is gonna lose a lot of money. I przy okazji... Serbuj. Find a new line of work. No to jest zwerbowany. I teraz miałem pojechać tutaj. Tak, bo jeden, dwa razy zrobić takie akcje to nawet jest fajne, ale jak będzie tutaj kilka teletorów do zrobienia, to już się zrobi dość monotonne to. A więc lecimy na ten kościół. Którędy najlepiej, może tak jak gra sugeruje.
Nie wejdziemy tutaj na górę. Jest wartownik, trzeba go. Możecie się tam przymknąć, ja wam nic nie zrobię. Kurde, przymknij się, ja wam nic nie zrobię. Szafka na broń. Oj tam, oj tam. Trochę dostało nam się, ale mamy nową kamizelkę, spoko. I jest kasiura. Ten karabin sobie przeładujmy lepiej. Kasiurka. Cyk, nie ma gościa. I tamtych też nie ma. Tutaj coś na górze jest, ale co? Ale choć trochę ciszej. Snajperkę nam chcą dać. Czy ktoś tu nam wchodzi po schodkach? Chyba nie. Dobra, bronimy swoją pozycję. Celownik. O, wow. Pinkorn, powiedz mi, czemu nie trafiasz? Dobra, przeładuj. Chyba więcej nikogo nie ma. Ale sobie zejdziemy normalnie tędy. Gdzieś ktoś tam jeszcze jest.
Cele okazyjne to ludzie oraz działalności, z których dany biznes czerpie zyski. Likwiduj je, aby szkodzić biznesowi. Cele okazyjne są oznaczone na twojej minimapie i ikoną biznesu, do którego należą. Ryzyko a nagroda. Każdy cel okazyjny posiada informacje na temat jego poziomu trudności, wielkości zniszczeń zadanych biznesowi, dostępczemu i liczby pieniędzy do znalezienia. Sprawdź cel na mapie, aby najpierw ocenić ryzyko i nagrodę, zanim zaplanujesz atak. Okej. Wyłazić, bo ja tutaj kasę zbieram na początek. Jakiś plakacik, dobra. Czy coś tutaj jeszcze znajdziemy w tym budynku? Chyba już nie. Schodów na górę chyba nie ma. Raz, dwa. Nie mam jeszcze słuchać dealera, ale zanim tam pójdziemy. Tutaj jeszcze jakąś kasę widziałem. No i gdzie ta kasa? A, tu się schowała. Dobra. I jeszcze mamy tutaj w kościele. Ale pistolet chyba można schować. Dobra, to jest opóźnione. Gra zachęca, żeby jeszcze gdzieś tam na górę wejść. Ale wiecie co? Ja już to oleję. Idziemy do auta. O, kasiurka. I gdzie jest nasza fura? My tym czymś niebieskim chyba przejechaliśmy. Więc wsiadamy. Mamy oznaczony punkt, mamy. Welcome, dear listener, to another episode of Native Son. I'm your host, Remy Duval. How y'all doing out there? Ten pistolet z nikiem robi robotę. Glad that win is finally behind us, and I'm sure you are as well. Będzie trzeba jeszcze skombinować na długą broń z tłumnikiem najlepiej. I'm gonna put on a nice suit. Because you know old Remy has to go out to shop. I'm gonna get myself a haircut. I'm gonna have dinner with 31 very special Americans. I tutaj mamy do przesłuchania gościa. Get me to give up a night playing cards with Miss McConnell, you ask? How you doing? That boy has a phone! You don't sit to bed, boy! I got him! Przesłuchaj. You need to send the police. If any of y'all in the mood, I got a report of an armed. You're gonna tell me about the dope operation. The boss has got enforcers dealing around the hall. And the so-called hippies. Sferbujmy. Belongs to me. I szybko do fury. No fajna, szybka akcja, ale no, policja mamy na ogonie teraz za to. Protesters out in front of the courthouse, telling our veterans they're not welcome.
Wiem, żeby się musieli zawrócić. Ale no, pojedziemy tędy już. A, tam jest skrzynka, ale to na razie sobie oleję tą skrzynkę. Tu jest policja, więc musimy uważać. Ktoś jest nie naszych? Definitely. Less, you know, not. 30, 35. Damn it, lost count. Need a little hit. This ain't the place for you, son. This is the last time I'm doing this. Swear on my mother. What, you think I'm blind, boy? Wiecie co, ja szukam jakiejś miejscówki. Czy by nie dało się gdzieś wejść na dach? A, tu już mamy chyba parking policyjny? Nie, chyba nie. Myślałem, że będzie można tam jakoś strzelić. Z dachów, ten materiał wybuchowy, co tam było. Inaczej tworzyć? Chyba nie. I gdzie jest ogólnie Donovan? On jest tutaj. Dobra, może przejdziemy dookoła i tyle. A, tą furę już nam zabiera nawet z przed nosa. Dobra, weźmy cokolwiek i jedźmy tam. Nie musisz. Mi tu zaraz i tak nie będzie. Dobra, i sobie podjechaliśmy do Navana. Sprawdźmy, czy mamy wszystko. Tu mamy jeszcze kogoś do zabicia. Ale mniejsza z tym. Akceptujemy. Poor Sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. Konfrontował się z Charlie'm.
Dobra, teraz tak. Tam jest wartownik. Dobra, robimy chyba tą samą akcję co wtedy i wchodzimy tam gdzieś. Od boku. To jest to samo miejsce? Tak. Dobra, chyba tutaj troszkę się pozmieniało. Mamy dwóch wartowników. Jeden stanął tutaj, drugi idzie gdzieś tu. Snajperskie tam mają. Dobra, a mamy dosyć gdzieś tam. O, wie gdzie ja jestem. Ale strzela w ściany. Bardzo to mądre. Dobra. Ktoś chce iść. Okej, to jest ten. Dobra. Snajperki chyba nie chcę. Tu jeszcze mamy kogoś. Czy żyjesz? Tomasz. Dobra. Musimy wejść tam. I nie mamy już cichej amunicji. Tutaj sobie pójdziemy. Ja tutaj kogoś słyszałem, że gdzieś chodził. Chyba na zbosik już. A może to nie był bosik? Mamy już cichą amunicję.
Someone else kill him? Boy, let's see what you got. Here he is, right here. Gonna send all you fucks back to Africa. Я вообще нигде не выбирам. Przytrzymujemy Q. Zabij, zwerbuj, dodaj 2000 do biznesu. Live long enough to raise your family. Okay, sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. Bieżące przychody 64, biznesy tej dzielnicy. Okej. Okay. I Hollow chciała Cassandra, ale zobaczmy sobie, co dostaniemy najpierw. Lepszą celność nam odblokuje. Brzmi ok. Ale żeby chyba osiągnąć 420 tysięcy, to chyba byśmy musieli się z nią tylko sfokusować. Ale zobaczymy w późniejszym etapie gry. Send your men to the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. I'll have some of my men come right over. And thanks. State your name for the record. Donovan. John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. I mamy zabić Richiego Duketa. I mamy najpierw porozmawiać z Cassandrą. O, trochę znaczy gotówki. Fajnie. Dobra, ja myślę, że się już będziemy dzieli w kolejnym odcinku, żeby nie zrobić z powrotem godzinnego odcinka.
No, tak chyba zrobimy, bo już mamy 42 minuty nagrania, więc gra z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku w dalszych przygodach Lincolna Clay'a.